Dzień dobry Państwu, witam na następnym live Fotoformy. Wtorek, godzina 19, nowa świecka tradycja, jesteśmy specjalnie dla Was. Dzisiaj będziemy rozmawiali o Canonie. Moim gościem jest Igor Podgórski, który specjalizuje się w filmowaniu aparatami, uczy jak filmować aparatami, jak robić jeszcze lepsze filmy. Prowadzi, tworzy i prowadzi kursy online. Zachęcam. Pokażę może jeszcze Państwu, co Igor robi. Właśnie nie przygotowałem się. Jest. Chciałem Państwu pokazać YouTube'a. Jeśli chcecie dowiedzieć się coś o sprzęcie foto, to zapraszam na YouTube do Igora. Igor, witam. Jesteś? Dzień dobry, dzień dobry. Ja tak skromnie zapowiadam, ale za chwilkę okaże się, że ja się nie znam, ty wiesz wszystko, bo dzisiaj rozmawiamy o filmowaniu. Ja jestem fotografem, ty jesteś filmowcem, to będzie... No, zobaczymy, jakie starcie, co jest ważne w aparacie Canon R5. Dla Ciebie najważniejsze są funkcje filmowe, dla mnie najważniejsze są funkcje fotograficzne. I Ty mnie dzisiaj przekonasz i wszystkich, którzy będą nas oglądać, że warto jednak tym aparatem filmować, może bardziej niż fotografować. Mamy już pierwszych tutaj ludzi, którzy witają się z nami. My też Was witamy. Moi drodzy, zachęcamy też do zadawania pytań. Igor chętnie na nie odpowie. Jest przygotowany do tego, żeby odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania dotyczące filmowania Canon R5, a ja oczywiście od strony fotograficznej. Mam nadzieję, że coś tam wiem. Dobra, Igor. Do rzeczy. Powiedz mi, czy to jest aparat, czy to jest kamera, czy to jest urządzenie, które może być dzisiaj uważane za naprawdę profesjonalną rzecz do pracy filmowca? Tutaj może zacznę od tego, że jeszcze raz się przywitam. Cześć wszystkim, jest mi bardzo, bardzo miło. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o aparacie EOS R5 i o tym, że Ty mówisz, że się specjalizujesz w zdjęciach, ja bardziej w filmie, no tutaj akurat myślę, że z dogadaniem się problemu absolutnie nie będzie, ponieważ aktualnie moim zdaniem R5 jest jedną z topowych tak zwanych hybryd, czyli jest to aparat, który jest bardzo dobry pod zdjęcia i daje radę pod film, więc myślę, że tutaj pod tym kątem problemu nie będzie. Natomiast jeżeli mówimy o profesjonalnej produkcji wideo, to też dużo bardzo moim zdaniem jest uzależnione od tego, co rozumiemy przez to określenie. Dlatego, że są osoby, dla których R5 w zupełności wystarcza do tego, aby produkować filmy. Natomiast jeżeli chodzi o ten segment profesjonalny, to tutaj akurat w tą stronę bym aż tak bardzo nie szalał, dlatego że aparat, prawie każdy aparat, który ma funkcję wideo, w tym aparaty, które są tak naprawdę stworzone od podstaw pod wideo, tak jak A7S3 czy Panasonic S1H, mimo wszystko mają pewne braki, które sprawiają, że nie zawsze możemy, nie zawsze jesteśmy w stanie wykonać pracę na poziomie profesjonalnym. I tutaj najprostszym przykładem są dla przykładu porty, które w korpusie taki aparat ma. Takim standardem profesjonalnym jest port XLR, który pozwala nam podpiąć profesjonalne audio, czego w aparatach w większości natywnie w samym korpusie nie uraczymy. A7S3 co prawda ma jakąś rączkę, którą się tutaj do gorącej stopki wpina i wtedy tutaj po elektronice te audio jest przesyłane. Natomiast jeżeli mówimy o takim konkretnym, samym czystym korpusie, to są pewne braki, właśnie takie jak brak tych portów. Bardzo często portu SDI nie ma, w sumie nie bardzo często, tylko najczęściej
nie ma wbudowanych filtrów ND. Są pewne ograniczenia związane z tym, że jednak aparat z założenia jest stworzony do tego, żeby robić zdjęcia, więc jest taką konstrukcją mocno zamkniętą i szczelną, więc to sprowadza się do tego, że no niestety wiele aparatów po prostu się grzeje, jak działa zbyt długo. Natomiast kamery mają aktywne chłodzenie. Tutaj teraz chyba widać, obok mnie jest Canon C70, który właśnie mi służy do tych rozwiązań, o których teraz mówię i wypełnia mi tą lukę. Jeszcze raz, bo widziałem, że przez chwilkę go nie było. Natomiast jeżeli mówimy o takim podejściu, żeby aparat był naszą tak zwaną B-kamerą, czy służył do pewnych zadań, które ułatwiają nam pracę z tego względu, że aparat jest mały, znacznie poręczniej jest z nim pracować. Aparaty mają bardzo dobry autofokus, kamery na tym etapie jeszcze nie wszystkie, więc tak naprawdę ja zawsze powtarzam, nawet jak uczę w swoich kursach, to, że zawsze dobieramy sprzęt pod potrzeby, no bo aparatów i kamer na rynku jest full, jest ich naprawdę bardzo dużo i żyjemy w wspaniałych czasach, jeżeli chodzi o tą branżę, bo te kamery i aparaty są coraz lepsze, jednocześnie są coraz tańsze. Więc tutaj kwestia tego, żeby dobrać zawsze sprzęt pod swoje potrzeby, to jest klucz, bo taka R5 może w zupełności dla wielu z nas wystarczy do tego, żeby produkować naprawdę bardzo fajnej jakości produkcyjnej materiały, tym bardziej, że ostatnio dostała bardzo moim zdaniem kluczową i dającą zupełnie nowe spojrzenie na ten sprzęt, czyli na R5 aktualizację. Myślę, że o niej sobie też za moment pogadamy. Ja natomiast się zdecydowałem na Canona R5 głównie z tego względu, że ja po prostu z ekosystemem Canona jestem od zawsze, więc to była poniekąd kwestia przyzwyczajenia, poniekąd kwestia posiadania już pewnych akcesoriów, obiektywów, bo też trochę ich mam, więc to było dla mnie taką zupełnie naturalną konsekwencją, żeby iść dalej w ten system. Ja przez 3 czy prawie 4 lata przepracowałem na Canonie 1DX Mark II, który był owiany dużą sławą, ponieważ kiedy pojawił się na rynku w 2016 roku, był jedynym aparatem na świecie, który oferował 4K do 60 klatek na sekundę w bardzo wysokim bitrate. Fakt, że tam było 8 bit, ale to już jakby wtedy nie było praktycznie chyba, jak on wychodził, żadnego aparatu, który potrafił nagrywać w 10 bit, więc możemy to na ten drugi plan zepchnąć. Natomiast kiedy wyszedł, to był naprawdę duży przełom, ale też taki dość cichy był ten przełom, dlatego że ten aparat sam w sobie był po prostu bardzo drogi. On w Polsce w dniu premiery kosztował chyba z 38 tysięcy, więc wiadomo, że był przeznaczony dla takich osób, którym naprawdę dużo pieniędzy daje ich praca, że było sens inwestować. Ja kupiłem swojego chyba w 2017, jakoś tak, czyli około rok czy półtora roku po premierze. No i przepracowałem na nim około 3 lata, służył mi bardzo dobrze, ale w ramach swojego własnego rozwoju zaczynałem też dostrzegać w tym sprzęcie duże braki, tym bardziej, że pojawił się Canon EOS R, ten pierwszy, ten klasyczny, który pod kątem specyfikacji wideo i możliwości prawie nie odbiegał od 1DX Mark II, a był prawie 3 razy, miał prawie 3 razy niższą cenę, więc tak jak mówię, zaczynałem w ramach własnego rozwoju widzieć te braki, brak profilu logarytmicznego typu log, no bo 1DX Mark II nie miał, pierwszym aparatem od Canona to był chyba 5D Mark IV, który w ogóle to dostał i to jeszcze trzeba było go wysyłać gdzieś, żeby ktoś nam go wgrał, więc czekałem na ten przełom, no i ten przełom się pojawił. R-kę tą klasyczną, zwykłą, co prawda też posiadam, ale ona u mnie praktycznie od początku pracuje głównie do zdjęć, jest używana i też kupiłem rekorder Ninja 5, żeby móc właśnie tą R-ką te kilka lat temu już nagrywać właśnie w 10 bit i w C-logu. Natomiast właśnie przyszedł ten przełom, czyli R5, gdzie dostaliśmy log, dostaliśmy 10 bit w każdym możliwym formacie i dostaliśmy te takie dość głośne 8K w RAW-ach, co
co nie ukrywam, wprowadziło dużo, dużo zmian w moim stylu pracy, bo faktycznie ten poziom produkcyjny poszedł znacznie bardziej do góry. Więc tak w gwoli takiego wstępu moja krótka historia, dlaczego Canon, dlaczego R5, no, więc to tyle, jeżeli chodzi o wstęp. No wychodzi na to, że w sumie R5 dzisiaj w Canonie nie ma konkurencji. To jest jak dla ciebie filmowca na dzień dzisiejszy najlepszy aparat, potem no to już tylko kamery. Tak, ale... a można powiedzieć wprost, bez ogródek, że aktualnie jedyną konkurencją w segmentu hybryd, bo tak trzeba na to patrzeć. Tak jak mówiłem wcześniej, są moim zdaniem aparaty pod niektórymi względami lepsze niż R5 pod wideo, tak jak wcześniej na przykład wspomniany A7S III czy S7H, ale to nie jest konkurencja dla tego aparatu, dlatego że to jest zupełnie inny segment, ponieważ R5 jest hybrydą, a pierwszą hybrydą konkurencyjną do R5, jaka się pojawiła, to bardzo niedawno Sony A1, który... Nawet jeżeli postawimy je koło siebie, oba mają 8K, do 30 klatek mają 4K do chyba, nie wiem czy A1 ma, ale najprawdopodobniej tak, że mają 4K do 120 klatek, ale jeżeli spojrzymy chociażby na samą cenę tego sprzętu, tutaj mamy normalna cena bez promocji 20,5 tysiąca, a jedynka ponad 30, nie wiem ile dokładnie, nie chcę tutaj wprowadzać w błąd, ale gdzieś pewnie około 34, więc nawet jeżeli spojrzymy na samą cenę, gdyby A1 miała znacznie lepsze pewne możliwości, których nie posiada, ponieważ w R5 mamy 12-bitowy RAW w 8K, w subsamplingu 422, a jedynka nam oferuje klasyczne kodeki w 420, 10-bitowe, więc nawet patrząc na samą cenę, to jest przeskok prawie 15 tysięcy, więc tutaj pod tym kątem tej konkurencji nie ma. No, Canon oficjalnie ogłosił niedawno R3, której jestem bardzo, bardzo ciekawy, bo wydaje mi się osobiście, że względem R5, jeżeli mówimy o funkcjach wideo, tam przewagi nad R5 raczej nie będzie, nie wiadomo jak duże, jeżeli w ogóle, natomiast najprawdopodobniej przy R3 po prostu bardzo mocno skupią się na zdjęciach typu 30 klatek na sekundę, jeżeli chodzi o strzelanie zdjęć, tak dalej, tak dalej. Więc jestem bardzo ciekawy. Tak. Tego jestem bardzo ciekawy, aczkolwiek może być tak, że nie będę potencjalnym klientem na R3 i czekamy jeszcze, co się wydarzy, tym bardziej, że ostatni rok, półtora, to naprawdę pod kątem tego, co się zaczęło pojawiać na rynku od wszystkich producentów, to jest naprawdę coś. Ja uwielbiam swoją R5, tym bardziej jeszcze, tak jak chwilę temu mówiłem, jeszcze bardziej ją darzę większą miłością po ostatniej aktualizacji i o pewnych nie do końca potwierdzonych informacjach, które mają się niedługo pojawić, jeżeli chodzi o nowy rekorder od Atomosa, więc naprawdę jestem podekscytowany i też się bardzo cieszę, dlatego że wiele osób gdzieś tam jak czytam, czy na grupach, czy gdzieś oglądam filmy na YouTubie, to dużo ludzi kompletnie nie traktuje R5 jako kamery 8K, natomiast ja odkąd ją mam, nagrywam praktycznie tylko w 8K, 8K RAW-y. Uwielbiam to, że mam właśnie tą elastyczność, jeżeli chodzi o RAW-y, gdzieś tam ustawię niepoprawny do końca balans bieli, to potem mogę sobie go fajnie w postprodukcji poprawić bezpośrednio na poziomie metadanych. Te 8K materiał wypuszczany potem w 4K naprawdę wygląda niesamowicie, więc ja jestem bardzo na tak, tym bardziej, że po aktualizacji bodajże lipcowej, czy sierpniowej, czy październikowej, już nie pamiętam, z tamtego roku w moim przypadku problem przegrzewania się ustał w 100%. Od no tej właśnie to jest pytanie, które miałem ci zadać. Czekałem, aż będziesz łapał powietrze, żeby tak wskoczyć. No właśnie, z tym przegrzewaniem, bo pamiętam początki R5, sporo osób narzekało na przegrzewanie i właśnie miałem zapytać, jakie są twoje odczucia, ty już odpowiedziałeś na to pytanie, że praktycznie... Ale mam jeszcze pewne zdanie na ten temat, które zaraz mogę dodać, jeżeli byś chciał. Słucham.
Jeżeli chodzi o samo przegrzewanie się, to ja uważam, że użytkownicy aparatu też mocno rozminęli się z oczekiwaniami, dlatego że jeżeli ktoś jest w branży, jeżeli ktoś pracuje dość długo, to powinien sobie zdawać sprawę z tego, że w takiej malutkiej, zamkniętej puszce no te 8K raczej będzie się grzało. No wiadomo, że oczekiwania były takie, że może te czasy będą znacznie dłuższe niż były i faktycznie się okazało, że tak może być właśnie po tej aktualizacji. Mnie osobiście, w ogóle ja miałem ogromną przyjemność już w czerwcu 2020 roku testować R5, z tego co wiem jako pierwszy w Polsce przed oficjalną premierą i faktycznie na tym modelu przedprodukcyjnym się grzała. Grzała się przy 100 klatkach 4K i przy 8K. Potem dostałem już na własność, kupiłem R5, która przyszła do mnie na samym początku sierpnia 2020 roku i też doszły mnie informacje, że to był pierwszy rzut na Polskę i faktycznie też mi się zdarzało, że się grzał. Grzał mam na myśli to, że zaczęła mi migać ta ikonka, która informowała o tym, że aparat wkrótce się przegrzeje i to był ten moment, kiedy ja już nie doprowadzałem do tego, żeby to się stało. Wyłączałem sprzęt, odkładałem go na bok i tam po jakimś tam czasie dopiero wracałem do pracy. Właśnie dlatego, że kupiłem sprzęt pod potrzeby. To jest to, o czym mówię praktycznie jak mantrę, powtarzam, dlatego że mnie, nawet gdyby ten aparat się przegrzewał, do dzisiaj mnie osobiście by to nie przeszkadzało, dlatego że ja produkuję materiały, w których mi to nie przeszkadza. W sensie ja głównie robię... Czytałem u ciebie na stronie, że napisałeś, że robisz ujęcia od 5 do 40 sekund, więc domyślam się, że... To chyba mówiłem w recenzji na YouTubie. Ale tak, 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 tak. Możliwe, tak. No właśnie, i tak się zastanawiam. I też, nie wiem, albo czytałem, albo mówiłeś o tym, że w sumie jeśli ktoś chce filmować dłuższe sekwencje, to jednak powinien pomyśleć o kamerze, że aparat nie zastąpi, nie jest do wszystkiego. Znaczy tak, nawet gdyby on się nie grzał, bo oczywiście, znaczy w sensie na dzisiaj prawie się nie grzeje, ale na tamten moment. I biorąc pod uwagę wszystkie inne aparaty, które są na rynku, mnie osobiście jest ciężko sobie wyobrazić, nagrywać na przykład 5-godzinną rozmowę. Na przykład jest wywiad, jest podcast, teraz podcasty są bardzo na topie i też potrafią być bardzo długie, bo sam jestem ogromnym fanem podcastów, słucham ich bardzo długo, bardzo dużo, sam mam też swój i faktycznie potrafią być podcasty, których odcinki trwają na przykład 3 godziny czy 4. Więc mnie osobiście ciężko jest sobie wyobrazić, żeby produkować takie materiały na aparacie, pomijając już sam fakt, że mogą się przegrzać, tylko na przykład to, że co chwilę trzeba byłoby wstawać, żeby wsadzić nową kartę, baterię. Potem mimo wszystko nagrywać to audio tych rozmów, tych wywiadów na przykład na jakiś zewnętrzny rekorder, jeżeli chcemy na przykład działać na bardziej profesjonalnym audio, typu właśnie jakiś mikrofon typu boom, tak dalej, nie? Więc faktycznie aparaty, tak jak mówiłem, moim zdaniem są bardzo często do krótkich form opartych na kilkunastosekundowych ujęciach są przefantastyczne, natomiast jeżeli myślimy o takim nagrywaniu wielogodzinnym, no to tutaj raczej albo kamera, albo rekorder, bo rekordery też są dzisiaj mega fajne, kosztują też nie jakoś bardzo dużo, dla przykładu bardzo popularny Atomos Ninja 5, czy tam V, jak zwał, tak zwał, i wtedy możemy nagrywać tam tak naprawdę bardzo, bardzo długo i też to ma to sens, bo mamy bardzo dobry kodek wtedy, na przykład nagrywamy sobie bezpośrednio w ProResie, taki Atomos procesuje to wszystko, więc odciąża bardzo sprzęt i też go wtedy mniej szkoda, no bo też oczywiście jak ten aparat by miał tak pracować przez 3, 4, 5 godzin non-stop, to też trochę byłoby mi go szkoda właśnie przez to, co tam się w środku w nim dzieje, więc takie jest moje zdanie, może jest kontrowersyjne, drogi, może nie. Albo rekorder, natomiast... albo kamera jako tak, drugie tak, urządzenie. Tak, tak. Tak, albo aparat właśnie jako podstawowa kamera do krótkich form, typu jakieś klipy, śluby,
mega, albo B-kamera do projektów właśnie typu, gdzie trzeba naprawdę pracować bardzo, bardzo długo i dużo i tego materiału się produkuje na pęczki, jak to się mówi. Więc Igor, takie jest moje zdanie. Natomiast jeszcze tylko na moment wrócę od aktualizacji 1.1.1, która chyba właśnie miała miejsce gdzieś tam koło października. W moim przypadku od tamtego czasu, od wgrania tej aktualizacji, ani razu na oczy nie widziałem ikonki, która informuje, że za jakąś tam chwilę ma się przegrzać. No i czasy nagrywania się wydłużyły bardzo odczuwalnie, czasy odczekania, aż się znów wydłużą, też się skróciły, więc ja jestem bardzo zadowolony. Nie ukrywam, że znacznie bardziej zadowolony właśnie od tej aktualizacji, a teraz, tak jak mówiłem chwilę temu, ostatnio Canon wydał aktualizację do R5. Moim zdaniem, jako dla osoby, która zajmuje się produkcją wideo, bardzo, bardzo istotną, ponieważ R5 dostała profil logarytmiczny CELOG 3. CELOG 3 to jest. Okej, ale do tego zaraz dojdziemy. Mam tutaj pytanie. Okay. Czy poleciłbyś ten sprzęt osobie, która nie ma zamiaru inwestować w szkła RF? Czyli stare EF-ki i adapter oczywiście. I czy to wystarczy? Czy, no wiadomo, że nie wykorzystamy pełnych możliwości R5. Jakie jest twoje zdanie? Co stracimy? Jeżeli chodzi o RF-y, to są to aktualnie bezsprzecznie najlepsze jakościowo obiektywy fotograficzne na rynku, więc na pewno stracimy sam fakt jakości, jeżeli mówimy o tej jakości, to ja bym to myślał bardziej o zdjęciach niż o filmach, bo film to jednak jest forma skompresowana i ja nagrywałem i na RF-ach, i to tych z najwyższej półki, i też nagrywałem na swoich szkłach, o których zaraz powiem, i na gołe oko jakościowo to się nie różni zbyt dużo, dlatego że no zdjęcia jednak, ta kompresja, ten RAW i tak dalej wygląda i działa w zupełnie inny sposób niż w przypadku wideo. Natomiast oczywiście jak najbardziej tak, ja jestem idealnym przykładem, ponieważ ja nie posiadam, aktualnie posiadam sprzęty tylko z systemem RF, ponieważ mam R-kę, R5 i C70, natomiast nie posiadam ani jednego szkła RF, a obiektywów mam 8 na ten moment. I pracując i testując sprzęt jeszcze przed jego zakupem z obiektywami RF, tak jak mówię, pod moje potrzeby różnic jakościowych nie ma zbyt dużo. Oczywiście tracimy takie możliwości jak ten dodatkowy ring, który tam jest na tych RF-ach, którego możemy sobie skonfigurować w taki sposób, żeby gdzieś tam na przykład sobie zmieniać na nim dla przykładu ISO czy coś. Tracimy sam fakt, że to są jednak te RF-y zbudowane konkretnie pod ten sprzęt. Natomiast, no i na pewno ten autofokus przy wideo może być znacznie, może odczuwalnie działać lepiej, natomiast ja pracuję na EF-ach, mało tego, 4 obiektywy z 8, jakie posiadam, to są Sigmy Arty, czyli nawet nie Canony, i działają naprawdę mega fajnie. Pozostałe 4, jakie posiadam, to są już Canony Elki, te klasyczne EF-y. I dlaczego też, to jest też bardzo fajne, bo jeżeli posiadamy już takie szkła, to możemy sobie zrobić bardzo płynną migrację. Możemy sobie kupić R-kę jakąkolwiek, mamy R5, R6, R, który wciąż moim zdaniem jest bardzo fajnym sprzętem, i sobie po prostu z biegiem czasu robić migrację, pracować na tych obiektywach, które się ma, tym bardziej, że one naprawdę przez ten adapter działają, moim zdaniem, niektóre nawet zaczęły działać lepiej niż działały na lustrzankach, ale to oczywiście wynika z tego, że lustrzanki same w sobie działają i procesują w nieco inny sposób niż najnowszy sprzęt. Genialnym rozwiązaniem, co też bardzo polecam, warte każdej złotówki, mimo że tanie nie jest, to ja pierwsze co zrobiłem, kupując R5 od razu w komplecie z nią, bardzo trudno było dostać, ale się udało, nie wiem jak to wygląda na ten moment, od razu kupiłem adapter, tutaj akurat mam w ręku ten klasyczny, ale mam jeszcze, teraz nie chcę wstawać, bo jest tam na półce chyba, albo gdzieś w torbie, adapter oryginalny kanonowski, który ma wbudowany filtr ND. Fantastyczna rzecz, dla fotografa pewnie też, ale dla filmowca jeszcze lepiej, dlatego że wygoda,
ten filtr ND jest świetnej jakości sam w sobie, jest zmienny. Musimy po prostu zmieniać szkło, więc tak naprawdę oszczędzamy też bardzo czas na planie. Filtr się znajduje w jedynym słusznym miejscu tak naprawdę, czyli pomiędzy matrycą a tyłem obiektywu. I świetnie możemy wtedy sobie pracować na swoich EF-ach. I kolejna ogromna korzyść takiego filtra to jest to, że możemy korzystać z obiektywów, na które filtra nakręcić się nie da. Ja na przykład mam w posiadaniu Sigma 20 mm 1.4 Art i ci co wiedzą, to zdają sobie sprawę z tego, że to jest taki aparat, który ma od razu wbudowany tulipan i jest taki obły. I na niego filtra się wkręcić nie da, nawet matboxa, gdybyśmy chcieli, chyba że są jakieś do tego uchwyty. Natomiast to mi pozwala na pełnej klatce w 8K przy 20 mm i jeszcze mam do tego filtr ND, czyli z pełną otwartą przysłoną 1.4 robić bardzo unikalne ujęcia, o które dość ciężko na rynku, właśnie dzięki temu, że nie dostaniemy dzisiaj w tej cenie kamery w cudzysłowie 8K, która jeszcze może mieć filtr w takim miejscu, w jakim mają profesjonalne kamery. Więc oczywiście ma to swoje plusy, ma to swoje minusy, jak każdy sprzęt, więc tak jak mówiłem, kwestia dopasowania po prostu sprzętu pod siebie. Ja nie zamierzam przez dłuższy czas migrować na RF-y z tego względu, że włożyłem dużo pieniędzy i pracy, żeby te pieniądze zarobić na te szkła, które mam. One na razie mi działają bardzo dobrze, jestem z nich zadowolony, ale też nie ukrywam, że mam w planie na ten rok 24-70 RF-a, ponieważ brakuje mi takiego obiektywu, który jest do wszystkiego w cudzysłowie, nie? Czyli jeżeli w końcu będzie można gdzieś pojechać, żeby wziąć jeden obiektyw i być w stanie z nim zrobić fajne zdjęcia i nagrać kilka fajnych klipów, więc takie są moje plany co do RF-ów, na razie dość skromne, ale wszystko się okaże. Igor, mamy pytanie. Nie uważasz, że C70 jest lepszym sprzętem od R5? Cześć Pawle, my z Pawłem się znamy. Wiesz co, ja uważam, że C70 i R5 to są sprzęty totalnie inne. Więc tak jak mówiłem, C70 jest kamerą, która jest fantastyczna. Ja od zawsze jestem aparatowy, to jest moja pierwsza kamera. I zakochałem się w niej prosto po tym, jak ją wyciągnąłem z pudełka, ale właśnie dlatego, że zaspokoiła pewien segment mojej działalności, której nie zaspokajało mi R5, czyli właśnie XLR-y, ponieważ w swoim studio tutaj mam mikrofon na boomie, więc jak produkuję swoje kursy, to mam od razu dobrej jakości wstrzyknięte audio w plik wideo, bo aparaty się charakteryzują tym, że to są aparaty, więc oczywiście założenia coraz rzadziej, coraz mniej, ale są założenia tworzone głównie do tego, żeby robić zdjęcia, więc te przetworniki dźwięku i kodeki są na poziomie, no bądźmy szczerzy, nie najlepszym, a w kamerze takiej jak C70 to naprawdę działa przefantastycznie, wpinam sobie mikrofon i mogę sobie nagrywać. Filtry ND, które są wbudowane, C-Log 2, False Color, wszystkie te takie mocno kamerowe funkcje, które uzupełniają właśnie te braki, więc ja bym nie jestem w stanie powiedzieć, że któryś z tych sprzętów jest lepszy, ponieważ one są kompletnie inne i w moim odczuciu jesteśmy na upartego w stanie zrealizować na tym i na tym sprzęcie ten sam projekt, ale ta droga, jaka nas czeka do tego, żeby ten projekt zrobić od zera do momentu, w którym już jest film, no może być bardzo różna. Więc w przypadku, kiedy ja na przykład bym miał zlecenie na nagranie właśnie wcześniej wspomnianego podcastu, no to poszedłbym z C70, a nie z R5, ale gdybym dostał zlecenie na przykład nagrania, dajmy na to filmu na temat nieruchomości, bo ktoś zbudował dom i chce go sprzedać, czy blok, no to poszedłbym wtedy z R5, bo będzie sobie lepiej radzić z ISO, mam tutaj te 8K, mam te 4K HQ, więc jak to 4K wypuszczam, no to wtedy te wszystkie szumy, które ewentualnie powstają, są z 8K
ściśnięte do 4K, więc są mniejsze, więc je mniej widać, ale to jest troszeczkę zły przykład, bo C70 ma dual gain output, który działa naprawdę mega dobrze. Natomiast no, sam fakt, że to jest pełna klatka, więc od razu mamy znacznie szerszy kąt. Więc od potrzeb do rodzaju pracy, jaką wykonujemy, ja zawsze jestem tego zdania, że nie ma sprzętu, który jest lepszy czy jest gorszy, tylko po prostu sprzęty są pod coś. Więc trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, po co mi tak właściwie jest ten sprzęt, jakie będę na tym sprzęcie wykonywał projekty i dopasować taki sprzęt, żeby było nam jak najłatwiej te projekty wykonywać i żeby być w stanie w tym jak najłatwiej zapewnić potencjalnemu klientowi jak najlepszą jakość produkcyjną. Więc to jest taka trochę długa odpowiedź na to krótkie pytanie. A że ciągle coś nowego pojawia się do zrobienia, ciągle coś dokupujemy i po kilku latach mamy bardzo dużo sprzętu o niesamowicie dużej wartości. Tak, znam ten ból. I to jest życie. Dokładnie. Igor, powiedz mi, stabilizacja obrazu w aparacie, bo pamiętam, były czasy, kiedy ktoś mówił, że to jest słabe. Dzisiaj jest rewelacyjne i no, fotografii ja to bardzo odczuwam, bo mogę zrobić zdjęcie, zwłaszcza bez usterkowcem, nawet na jednej sekundzie, bez statywu. W filmach wideo, nawet oglądając u Ciebie taką krótką recenzję R5, widziałem bardzo fajne ujęcia, gdzie mówiłeś, że tam jest 85% kadrów zrobionych bez żadnego wspomagania zewnętrznego, tylko stabilizacja po prostu wbudowana. Jak Ty ją oceniasz? Czy ona jest na tyle dobra, że można się zdać na nią i mieć ten aparat w ręku, czy jednak potrzebujemy dodatkowego sprzętu? Tutaj moje zdanie oczywiście też jest bardzo mocno klarowne, jeżeli mówimy o stabilizacji na matrycy, dlatego że cały czas trzeba podkreślać, że aparaty zostały stworzone do zdjęć i ta stabilizacja również w głównej mierze służy do zdjęć. Działa również w trybie wideo, działa bardzo dobrze, tylko trzeba też często powtarzać ludziom, głównie początkującym, że stabilizacja wbudowana na matrycy w aparacie nie służy do tego, aby zastąpić ci gimbal. Z tego względu, że ona nie działa w taki sposób, że możesz z tym aparatem biec i się nagle okaże, że te ujęcia będą bardzo, bardzo płynne. Jednak stabilizacja mechaniczna na matrycy to sprawia, że ta matryca się rusza i ona sobie pływa. Są aparaty, które tą stabilizację mają trochę lepszą, są takie, które mają trochę gorszą. Moim zdaniem kwestia korzystania ze stabilizacji na matrycy sprowadza się do dwóch kwestii. Pierwsza kwestia to jest świadomość tego, jak ta stabilizacja działa i po co ona jest, a jest głównie stworzona do tego, aby wyeliminować mikrodrgania, a nie po to, żeby móc właśnie, tak jak wcześniej troszeczkę prześmiewczo powiedziałem, żeby po prostu biec z tym sprzętem. A dwa, za świadomością też powinna stać przynajmniej minimalny poziom umiejętności pracy z aparatem przy nagrywaniu z rąk. Dlatego, że ludzie bardzo mocno się przyzwyczaili do gimbali, to jest raz. Dwa, nawet przy gimbalach bardzo często się spotykam z czymś takim, że użytkownicy traktują gimbale jako narzędzie, które ma zrobić pracę za nich, czyli nie podchodzą do tego, że powinni potrafić się poruszać, wykonywać pewne ruchy, pracować z tym gimbalem, żeby ich ciało również z nim współpracowało. Ja ogólnie swojego czasu byłem mocno znany z tego, że praktycznie wszystkie filmy robiłem na gimbalu, natomiast odkąd mam R5 i właśnie tą wbudowaną stabilizację mechaniczną, od tamtego czasu nie wiem, czy wyciągnąłem swój gimbal z pudełka, powiem szczerze, czyli to już będzie od sierpnia 2020 roku, dlatego że... Właśnie do tego zmierzam, widzisz, bo idziemy tym samym torem, cieszę się, że mamy coś wspólnego. Widzisz, ja fotograficznie myślę podobnie, że do momentu, kiedy ta stabilizacja była średnia, statyw był ze mną, ale no jestem troszkę leniuchem, nie lubię zabierać za dużo gratów
I tak kombinowałem, że może jak będę miał kilka tylko zdjęć, może jedno, może dwa, a może w ogóle nie będzie potrzebny statyw, to może jednak ta stabilizacja mi dzisiaj w tych super aparatach, a zwłaszcza w kanonach pełnoklatkowych, pomoże na tyle, że nie muszę mieć tego statywu. I ty idziesz tak samo, myśląc o wideo, że ja wiem, że jakiś ekstremum i robisz film biegnąc, no to musisz mieć gimbal, to jest naturalne. Ja tak samo, jak miałbym zrobić całą sesję na długich czasach naświetlania, nie wiem, zdjęcia nocne, no to też wziąłbym statyw, bo wiedział, że nie zrobię tego z ręki. Ale właśnie takie sytuacje, które nawet na tym twoim filmiku na YouTubie o R5 i tam są bardzo delikatne, płynne ujęcia i do tego praktycznie nie ma potrzeby wykorzystywania gimbalu. Tak, i właśnie ta stabilizacja też dała mi tą możliwość, że pokochałem właśnie takie organiczne ruchy i takie, których nie byłbym w stanie wykonać na gimbalu. Czyli jestem w stanie gdzieś tam sobie robić takie jakby rekadrowania, ale takie do tego stopnia, że one będą po prostu się prezentować bardzo filmowo i dość dobrze, dlatego bardzo, bardzo to lubię. Ale tak jak mówię, ta świadomość, którą mam, a której brakuje wielu osobom, sprawia, że nie szaleję zbytnio z tą stabilizacją, bo trzeba powiedzieć też wprost, że Panasonic przy GH5 przyzwyczaił ludzi do tego, że stabilizacja w aparacie, który jest stworzony pod wideo, a GH5 takim jest, potrafi czynić naprawdę cuda. Tylko z drugiej strony zapominają, że w GH5 mamy mikro 4 trzecie, gdzie ta matryca po prostu jest malusia. Tu mamy jednak tą pełną klatkę, która sobie gdzieś tam pływa, więc jak podepniemy jakieś bardzo szerokie szkło, to trochę uważam, że nie ma się co dziwić, że te narożniki gdzieś tam będą się ruszać. Wtedy po prostu trzeba znaleźć złoty środek. Jak się ma tą świadomość, plus wie, co się robi, no to myślę, że jesteśmy w stanie z takiej stabilizacji, która, tak jak mówiłem wcześniej, została stworzona z myślą o zdjęciach, nawet w kontekście wideo, ją wykorzystać na swoją korzyść i to zrobić też mega fajnie. Ja też sobie specjalnie dociążyłem mój zestaw, kupiłem klatkę pod R5 z rączką, podpinam sobie na górze ekran, żebym mógł sobie z tą klatką gdzieś tam przy ciele trzymać sprzęt, robić też ujęcia z dołu, bo też bardzo polubiłem taki mocno modowo-reklamowy styl, gdzie nagrywam sporo z niskiej wysokości pod kątem i przy dobrze obciążonym sprzęcie ze stabilizacją, przy takich zrównoważonych i bardzo rozsądnych ruchach jesteśmy w stanie naprawdę tym sprzętem wykonać naprawdę świetne ujęcia, więc ja sobie chwalę, ale uważam, że wykorzystuję tą stabilizację na maksa, nie przesadzając. Natomiast jeszcze krok w tył co do obiektywów RF, czego nie wspomnieliśmy, kiedy o nich rozmawialiśmy, to zapomniałem w sumie o tym, że jeżeli mamy jeszcze te RF-ki, które mają stabilizację, to ona też podobno obiektyw przez elektronikę się kontaktuje. Co jest? Halo, Igor? Ja jestem No przez i cały czas. jesteś. Coś nas na chwilkę zaścięło. Słyszysz mnie? Ja cię słyszę. No dobrze, to chyba wróciliśmy. Nagle O. mieliśmy małą awarię. Skype nam zrobił malutką Tak, tutaj tak, tak. małego psikusa, ale to tylko chwilkę. Widzę, że wszystko działa. Okej. No i odetkał się. Okay. Jesteśmy świeżutcy teraz. Dobrze, wiesz co, ja mam takie pytanie. Bo słucham, jak opowiadasz o różnych funkcjach, i teraz w sumie myślę, że wszyscy są zainteresowani tym, jak ty ustawiasz swój sprzęt. Jakie są twoje ulubione ustawienie, jak ty pracujesz, jaki jest twój warsztat pracy?
Chciałbym tylko Cię poprosić jeszcze o sprecyzowanie tego pytania. Czy masz na myśli ustawienia takie w samym aparacie? Czy powiedz mi, tak, chodzi mi o ustawienia w aparacie głównie, ale także jaki jest Twój ulubiony obiektyw, z czym się najlepiej czujesz, w jakim takim po prostu secie, z czym byś po prostu poszedł spróbować coś zrobić, mając niesprecyzowaną jakby informację taką dokładną od klienta, coś będziesz robił, jakiś film. No i a to się zdarza. Bo często klient nie wie tak naprawdę, nie jest zorientowany. On wie, że będzie po prostu super film, bo oglądał twoje prace pewnie i mówi, dobrze, pan mi tu zrobi coś dynamicznego u mnie w firmie. No i co zabierasz? I jak ustawiasz swoją kamerę? Tutaj się przyznam, że w takich sytuacjach albo gdzieś tam staram się na etapie preprodukcji z tym klientem jednak popracować i podpytać o te potrzeby, natomiast jeżeli koniec końców się nie udaje, albo się udaje, a potem wielokrotnie miałem tak, że na planie klient stwierdził, panie Gorze, to może jednak zróbmy jeszcze to. Gdzie w sumie, skoro już tam jestem, skoro mam sprzęt, no to czemu nie? Też to wtedy się oczywiście nie zapieram, tylko po prostu się biorę do pracy, więc z przyzwyczajenia po prostu biorę wszystkie szkła, jakie mam, ale mam też na to bardzo fajną odpowiedź. Natomiast na razie wróćmy do ustawień. Tak jak mówiłem już w tej rozmowie wcześniej, nagrywam głównie w 8K RAW, dlatego że ja też bardzo mocno stawiam na coś, co nazywamy bardzo brzydko z angielskiego future proof, czyli odporność na przyszłość. Mam tutaj u siebie w studio zbudowanego NASA, to jest taki serwer lokalny, który ma dużo, dużo terabajtów, więc mam gdzie trzymać te pliki. Ja po prostu lubię mieć poczucie, że jak wrócę do tych plików za pół roku, rok, za trzy, za pięć lat, to one będą się nadawać, więc staram się nagrywać możliwie najwięcej i najczęściej właśnie w tym 8K RAW, dlatego że po prostu nawet same RAWy też potem pozwalają w razie popełnienia jakiegoś tam błędu na planie, dają nam znacznie większe możliwości, żeby coś z tego materiału wyciągnąć. Sam fakt, że to jest 12-bitowy kodek i mamy możliwość poprawienia bezpośrednio w metadanych balansu bieli, wkrótce podobno może nawet i ISO, więc to jest to. Ja też jestem takim troszeczkę, znowu powiem brzydko, quality freakiem, więc nawet jeżeli robię w 4K, to nagrywam głównie w tym trybie 4K HQ, czyli to jest ten tryb high quality, który właśnie zmniejsza to, co nam sczytuje z całej matrycy 8K do tych 4K, bo te 4K po prostu w tej wersji HQ jest niesamowite. Widziałem wiele testów w internecie i chyba do dzisiaj wciąż jest to najlepsze jakościowo pod kątem właśnie jakości produkcyjnej 4K, a to właśnie wynika z tego, więc robię albo 8K RAWy, dlatego też tak bardzo się cieszę, że teraz po aktualizacji sprzęt dostał RAWy Lite, bo wcześniej ten bitrate sięgał tam chyba 2600 megabitów, a teraz mamy 1700, więc to jest naprawdę 1 gigabit w dół, to jest sporo na oszczędności, jeżeli mówimy o kartach, albo 4K HQ. Troszeczkę się już wyleczyłem z przesadzonego slow motion, czyli ujęć w zwolnionym tempie. Byłem bardzo podekscytowany w momencie, kiedy ogłaszali R5, że będzie miał 4K w 120, do 124, przepraszam, do 120 klatek, bo wiadomo, że jak nagrywamy w PAL-u, w którym nagrywać powinniśmy, to wtedy jest 100. Dlatego, że ja też swojego czasu byłem, mój styl był znany z tego, że było dużo ujęć super slow-mo, dlatego, że właśnie miałem do dyspozycji 1DX Mark II, który robił w całkiem niezłej jakości Full HD w 100 klatkach, w czasach, kiedy żaden aparat tego nie miał, więc bardzo byłem podekscytowany, ale tak jak mówię, się wyleczyłem, więc bardziej 4K High Quality i 8K RAWy. Co do pozostałych parametrów, to oczywiście zgodnie ze sztuką, czas migawki tak jak trzeba i tak dalej, więc tutaj w te takie niuanse wchodzić nie będę. Bardzo lubię nagrywać przy mocno otwartej przysłonie, ale tylko w sytuacji, kiedy to ma faktyczne uzasadnienie, dlatego też wcześniej mówiłem, dużo używam tego filtra ND, który jest
w adapterze. Dlaczego mówię, że wtedy, kiedy to ma uzasadnienie? Ponieważ wiele osób zaczęło się zachłysnęło tym, że aparat, możemy mieć aparat, który jest niedrogi, tanią 50, która ma przysłonę 1.8 i nagle możemy zrobić super, super miękkie tło, co czasami przesadzone skrajnie w tą zbyt mocną stronę też po prostu nie potrafi wyglądać źle, więc oczywiście bardzo, bardzo rozsądnie, ale głównie nagrywam przy przysłonach 2.0, 2.2, żeby gdzieś tam ta twarz była ostra też nawet na poziomie uszu. Natomiast kiedy jest troszeczkę ciemniej, to lubię zejść na te 1.4. I przy bardzo szerokich szkłach też sobie schodzę na to 1.4, żeby uzyskać ten taki look, ten taki wygląd, który jest ciężko dostępny normalnie. No bo tak jak mówiłem, jeżeli podepniemy tą 20 od Sigmy i otworzymy ją na maksa, ona jest mega ostra, mamy ten filtr w tym miejscu, to wtedy po prostu się da. Natomiast jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, że miałbym do dyspozycji tylko jedno szkło, przez na przykład najbliższy rok, to z pewnością byłaby to 35 stałka, dlatego że uważam, że 35 mm do pełnej klatki, ewentualnie pod APS-C czy Super 35 jest najbardziej uniwersalnym szkłem, które jest wciąż dość szerokie, aby nagrać nieco szerszy plan, ale już na tyle wąskie, że przy odpowiedniej odległości od obiektu, na przykład od osoby, też jesteśmy w stanie to bardzo fajnie ograć, jeszcze nie deformując twarzy tej osoby. Natomiast jeżeli chodzi o samo filmowanie i o obiektywy, to uważam, że taką świętą trójcą w filmowaniu jest 24, 35, 50, gdzie 35, 50 to są te ogniskowe, które są najbliżej zbliżone temu, jak widzi nasze oko. Ja jestem fanem tego, żeby filmować bardzo naturalnie, żeby po prostu to wyglądało jak film, tak jak się idzie do kina i ogląda się film, no to żeby to wyglądało w taki sposób, bo z tego, co widzę, a tak jak sam wiesz i mnie przedstawiałeś na samym wstępie, ja głównie się zajmuję edukacją online i produkuję swoje kursy online. Właśnie dosłownie parę dni temu ruszył mój nowy kurs filmowania, którego sprzedaż trwa w tym momencie. I na podstawie tego, że tak bardzo mocno wszedłem w tą edukację, zauważyłem, że jednym z najczęściej popełnianych błędów jest właśnie niepoprawne dopasowanie ogniskowych pod to, co chcemy nagrać, i bardzo często ludzie po prostu używają bardzo szerokich ogniskowych typu 18 do nagrywania ze zbyt bliska. No i potem gdzieś te twarze i gdzieś ta percepcja tego obrazu się deformuje do, moim zdaniem, poziomu, który nie powinien mieć miejsca, dlatego uważam, że te 24 na szeroki plan to jest przy pełnej klatce, to jest bardzo ogniskowa szeroko. Idealna, a potem 3.5, 5.0. Czasami, nieczęsto, ale czasami gdzieś tam podepnę jeszcze 8.5, żeby zrobić jakieś ujęcie czy na detal, czy coś w takim stylu. I jestem niezmiernie zakochany w 100 mm makro EF od Canona. Teraz w ogóle Canon pokazał wersję pod RF i uwielbiam też czasami do filmów trącić takie ujęcia makro, dlatego że one wywołują taki fajny efekt wow, bo takich ujęć też się normalnie nie widuje. Jeżeli jesteśmy w stanie nagrać oko i ono jest takie ogromne, prawie że na cały kadr, a jeszcze teraz jak mamy to 8K RAW, gdzie możemy sobie to nagrać w 8K i zrobić to jeszcze zoom in w postprodukcji, puścić to w 4K, to jeszcze nam daje ten taki efekt wow. Ale to jest raczej forma takiego bajeru, z którego nie korzystam zbyt często, ale się zdarza. Więc chyba odpowiedziałem. Czyli masz swój styl troszkę, szukasz, eksperymentujesz. Myślę, że z biegiem lat jakiś tam styl mi się wyrobił, tak, ale też nie boję się cały czas próbować innych nowych rzeczy. Tak jak dla przykładu to, co mówiliśmy chwilę temu, że w sierpniu, odkąd mam R5, przeszedłem całkowicie w 100% na nagrywanie z rąk, gdzie kiedyś bez gimbala to ani rusz, nie? A teraz to w sumie okej, no spoko, że jest. To może teraz zapytam cię o tego nowego celoga.
O. Bo go lubisz. Jak w sumie z naszych rozmów i maili wynika, to jest coś, czego ty potrzebowałeś. I powiedz coś o nim, jak on odnalazł się w twojej pracy, bo to jest chyba ważne, bo teoria teorią, możemy tutaj definicję robić. Ja nawet mogę pokazać wykres różnic tutaj VV, Canon Log i Canon Log 3. Zaraz to zrobię. I no właśnie, i teraz pytanie, jak on się ma w rzeczywistości? Igor. Wiesz co? Odpowiadając na to, że go lubię, to nawet nie chodzi o to, że ja go lubię, tylko bardziej chodzi o to, że Canon w końcu popełnił bardzo dobry krok, dlatego że wszystkie gamy w aparatach, które były, to był na początku ten celok, co wprowadzili, specjalnie został zaprojektowany pod aparaty i tak jak mówiłem, 5D Mark IV i potem Canon EOS R, czyli ten klasyczny tego celoga dostały. Ogromnym plusem tego celoga wciąż jest to, że to jest celok zaprojektowany pod 8 bit. Wszystkie osoby, które zajmują się filmowaniem, zdają sobie z tego sprawę, że 8 bit nie nadaje się, mówiąc wprost, do tego, żeby nagrywać w logu, bo potem ten obrazek po prostu przy postprodukcji bardzo lubi się nam rozsypać. Natomiast to, co było super w tych celogach i wciąż jest, to jest to, że właśnie były i są zaprojektowane pod 8 bit. Ale wracając, celog 3. R5 jest pierwszym aparatem w historii Canona, który otrzymał kamerowy log, co jest niezwykle, niezwykle istotne. Z dwóch kwestii. Po pierwsze, dla osób, które używają właśnie aparatu jako kamerę B, tak jak, przepraszam, tak jak podałem przed kilka minut temu ten przykład, mam C70, które stoi tutaj zaraz z boku, ona ma C-Log 2 i C-Log 3. Nie ma czegoś takiego jak C-Log. Więc w tym momencie R5 dostała takiego kopa pod tym kątem, że dostała gamę kamerową, więc jesteśmy w stanie nagrywać na C-Logu 3 na R5, na C-Logu 3 na jakiejkolwiek kamerze filmowej, czy to C70, C300 Mark III, C500 Mark II i na wszystkich, które mają wyjść. Więc to jest już ogromne, naprawdę, to czyli jest bardzo duży krok. Kompatybilność kamerowa, tak? Tak, tym bardziej, że te celogi, które były i wciąż są na RC i na R6, to jest zupełnie inna gama. Tam możemy ustawić gamę neutralną, którą rekomenduję, z tych dwóch, tam jeszcze jest jakaś druga, ale ona jest bardzo stara i kolory skóry i tak dalej tam sobie lubią poszaleć, więc wcześniej mieliśmy gamę neutralną, a teraz jak odpalamy celoga zwykłego na R5, to wciąż jest ta zwykła, jak się przepinamy na celog 3, to mamy tą Cinema Gamut, czyli tą gamę, która właśnie jest spójna z tym, co mamy w kamerach, więc myślę, że to jest to, dlaczego wszystkie osoby, które się zajmują produkcją wideo, powinny się z tego powodu bardzo cieszyć. Druga sprawa, to C-Log 3 dał chyba około 1 stopnia więcej rozpiętości tonalnej temu aparatowi, co też się wiąże z tym, że ja też staram się wpajać moim kursantom, że rozpiętość tonalna w filmie to jest parametr, który jest najważniejszy. Nie rozdzielczość, nie klatkarze, nie jakieś tam super bariery, tylko rozpiętość tonalna to jest ten parametr, który sprawia, że jakość produkcyjna naszego filmu jest wyższa. Więc jeżeli aparat, który jest na rynku rok, dostał, czy nawet więcej, chyba półtora, który dostał dodatkowy stopień rozpiętości tonalnej przy umiejętnym naświetleniu tego loga, to jest też bardzo, bardzo, bardzo duży krok i plus. I kolejna rzecz, już taka ostatnia, taka najmniej istotna, ale dla mnie osobiście dość ważna, to jest to, o czym mówiłem też już kilkukrotnie w tej rozmowie, czyli podejście do tego tak zwanego future proof, czyli jeżeli nawet ja teraz nagrywam sobie rzeczy w C-Logu 3, robię jakieś różnego rodzaju projekty, to jak za pół roku, rok, dwa, trzy, pięć lat nagram na kamerze, jak coś mówię na jakiś temat lub nagram kolejne różnego rodzaju birole też w C-Log 3, no to w tym momencie te nagrania, które już są u mnie na dysku od dłuższego czasu, są
bardziej używalne. Po prostu znacznie lepiej będzie z nimi pracować potem w postprodukcji, bo po prostu te logi są ze sobą spójne. Wiadomo, że też samo odwzorowanie barw i tak dalej, i kontrast, i rozdzielczość też bardzo często to jest uzależnione od matrycy, od jej technologii, od obiektywów, ale jak już mamy tą samą gamę logarytmiczną, to już jest ogromny plus do tego, żeby fajnie pracować, dlatego ja się bardzo cieszę. Ogólnie, nawet jak obserwując YouTube'a, jak ta aktualizacja wyszła, można było zwrócić uwagę, że ekscytacja jest naprawdę bardzo, bardzo duża, więc patrząc na R5 pod kątem produkcji wideo, to był ogromny krok. Ja winszuję i bardzo się cieszę, że Canon zaczyna zmieniać troszeczkę swoją politykę i swój styl pracy z tym sprzętem, bo te aktualizacje są coraz częściej, są zapowiadane i mają naprawdę duże zmiany, no bo te aktualizacje, co były jeszcze w lustrzankach nawet tych profesjonalnych, czy w samej RC, no to nie były takie, które nagle sprawiały, że się brało ten sprzęt do rąk i się mówiło, kurczę, mam nowy sprzęt, nie? A teraz tak, faktycznie... często to były po prostu jakieś drobne zmiany, a to jest... rzadko się zdarza, że tak naprawdę pojawia się nowy soft, który no, zmienia praktycznie urządzenie w zupełnie coś nowego, tak jakbyśmy właśnie kupili nowy aparat. Otóż to. No a tutaj można powiedzieć nową kamerę. To tam niezbyt wiele da, a natomiast dla osób, które robią wideo, to faktycznie ten Celok 3 to jest bardzo duży krok w przód i tylko się cieszyć. Dziękuję. To ja osobiście R5 lubiłem od początku i te zmiany, które pojawiły się, o których dzisiaj mówimy, są dla mnie czymś, co jakby tak było gdzieś obok. I ja tego nie czułem, bo nie filmowałem, a jeśli w ogóle filmowałem, to w bardzo uproszczony sposób. Ty mi dajesz tutaj takie wskazówki, które będę myślał, że powinienem wyjść na wyższy poziom i zrobić to troszkę lepiej następnym razem. Także jeśli będę robił następny film... Sorry, że tak wchodzę w słowo, ale jeszcze wpadł mi jeden bardzo duży plus, o którym wcześniej nie pomyślałem. Jeżeli produkujemy, bo ja cały czas myślę w kategoriach tego, jak ja pracuję. Ja jestem taką typowo jednoosobową firmą produkującą wideo, czyli robię wszystko sam, od A do Z. Czyli nagrywam, postprodukuję i tak dalej. Ale przecież jest bardzo dużo domów produkcyjnych, czy składów kilku osób, gdzie na przykład są osoby, które zajmują się tylko montażem i korekcją kolorów, czy czasami nawet są koloryści, do których kolorowanie filmu jest, im jest zlecane. Więc teraz, jak R5 ma Celok 3, czyli standard, można powiedzieć, taki branżowy, pomijając oczywiście Celok 2, no to też w tym aspekcie to jest super. Pomijając to, że Celok 3 się koloruje znacznie łatwiej i przyjemniej i daje znacznie lepsze rezultaty pod kątem kolorów i takiego stylu pracy niż zwykły ten Celok, który był, no to nawet jeżeli produkujemy coś i przekazujemy jakiemuś koloryście czy montażyście, który też gdzieś tam ma podstawy z kolorowania, no to jemu też automatycznie jest lżej, bo on jest przyzwyczajony do tego profilu i po prostu go zna, więc jakby to też chyba jest taki jeden z tych mniej spotykanych w moim obszarze, aczkolwiek myślę, że ogólnie w branży bardzo, bardzo istotnym aspektem. A powiedz mi, czego brakuje? Co byś dodał R5? Bo gdybym miał powiedzieć czego... o R3, R3 prawdopodobnie będzie bardziej fotograficzna niż filmowa. Też tak czuję. No może pojawi się nowy aparat, a może nowy firmware. Czego ci brakuje? Mnie osobiście w R5 brakuje tylko i wyłącznie jednej rzeczy, a dokładnie jest to 4K w RAW-ach i tylko tego. Poza tym jest to dla mnie na ten moment mojej kariery, mojego rozwoju, jest to aparat idealny wręcz. Tylko właśnie nie ma tego 4K w RAW-ach. Bardzo bym się cieszył, gdyby miał,
ale też poniekąd, mimo wszystko, że to jest taki dość spory minus, to z drugiej strony też to rozumiem w kontekście budowania tej takiej drabinki produktowej przez producentów, czy to Canon, czy Sony, czy ktokolwiek inny. Dlatego myślę, że na przykład taka R3, czy może potencjalnie w przyszłości R1, to już taka totalna plota, może właśnie będzie miał dokładnie te same funkcje kamerowe, w sensie filmowe, co R5, ale dostanie dodatkowo to 4K RAW, nie? Że może sobie zrobili tą furtkę właśnie, żeby te wyższe modele miały właśnie tą możliwość, a ten tego nie ma. No bo mamy tutaj oczywiście bardzo dobre 4K HQ, ale no nie mamy 4K RAW. Myślę, że 8K w RAW-ach jest nieprzypadkowo, dlatego że RAW jest kodekiem z nisko skompresowanym, więc on po prostu znacznie mniej zużywa podzespoły i potrzebuje mniejszej mocy wydajnościowej, tej obliczeniowej, żeby opakować to czytało z matrycy do pliku. Dlatego to też jest ten RAW. Ale z drugiej strony też nagrywa w H265, nie? Więc w sumie sprzęt sobie daje z tym radę. Więc sprowadzając odpowiedź do jednego zdania, jedyna rzecz, jakiej mi brakuje, to jest 4K RAW, ponieważ myślę, że gdybym miał, to bym używał dzisiaj znacznie częściej 4K RAW niż 8K RAW. Najprawdopodobniej bym pracował głównie na 4K RAW i od czasu do czasu używał 8K RAW przy ujęciach i przy projektach, które wiem, że prawie na pewno wrócę do tych ujęć za parę lat. No bo to jest kwestia, myślę, dwóch do maksymalnie 3 lat, kiedy 8K stanie się standardem w branży pod kątem produkcyjnym, nie konsumpcyjnym, nie? No bo wiadomo, że jeszcze nieprędko ludzie będą mieli sprzęty, które będą miały ekrany 8K, natomiast tak naprawdę wyższe rozdzielczości w branży produkcyjnej, ich nie używa się do dystrybucji. Ich się używa do tego właśnie, żeby mieć większe możliwości w postprodukcji przekadrowania, zrobienie zooma, zmniejszenia, żeby mieć mniej szumów, lepszą jakość i tak dalej. Więc to jest jedna rzecz, której mi brakuje. 4K RAW. Dziękuję. I myślę, że to już chyba będzie koniec. Widzę tutaj taki komentarz. Jedyne, czego brakuje, to Brakuje to niższej niższej ceny. ceny, tak. No Ale zawsze cena jest problemem. jakbyś, Arkadiuszu, spojrzał na to z tej strony, że jednak dostajesz za 20 tysięcy, dostajesz aparat, który, no, mimo wszystko, pomijając to, że potrafi się grzać, że dostajesz 8K RAW-y, gdzie kolejnym sprzętem, który to potrafi, to jest bodajże kamera RED, która kosztuje nie wiem ile razy tyle. To jest to jednak coś, jest to jednak To jest jakiś okazja. bardzo fajny krok. Ocenię za chwilkę. Bardzo dziękuję. Igor, no, rewelacja. Po prostu powiedziałeś mi tyle ciekawych rzeczy o Bardzo mi miło. filmowaniu Canon MR5. Uff, nie wiedziałem, że jest to tak skomplikowane urządzenie i tak niesamowite, bo od strony fotograficznej wszystko wydaje się dosyć proste. Jakość jest jakością, czułość jest czułością. I trzeba ustawić jeszcze ostrość. Autofokus jest rewelacyjny. Przy filmowaniu to wszystko wygląda troszkę inaczej i okazuje się, że jednak filmowo mam wrażenie, że R5 jest na tym samym poziomie co fotograficznie, a może nawet jeszcze lepszym urządzeniem niż aparatem. Także bardzo dziękuję. Moi drodzy, a na koniec oczywiście musi być specjalna oferta na dzisiejszy live. I jak już mówimy o cenach, no to cena na R5 będzie niższa. Także zapraszam do wzięcia udziału. Ja Wam zaraz wkleję link do promocji. Także będziecie go mieli w komentarzu. To jest specjalnie dla pana Arka. Enter poszło. Macie już promocję dostępną. Także zapraszamy. Ja jeszcze raz dziękuję Igorowi. Mam nadzieję, że uda nam się kiedyś zobaczyć na żywo, może w lepszych czasach, takich mniej covidowych. Dziękuję, jestem bardzo, bardzo otwarty na tego rodzaju inicjatywy, więc jak przyszłość nam da, to wtedy bardzo chętnie do Was tam wpadnę
kolejny live. Zapraszamy do fotoformy. Do zobaczenia, Igor. Szanowni Państwo, dzięki. A my widzimy się za tydzień, znowu we wtorek, znowu o godzinie 19. Moim gościem będzie ambasadorka Sony Lidia Popiel. Tym razem porozmawiamy o fotografii. Bardzo dziękuję i oczywiście zapraszam do wzięcia udziału w promocji, skorzystania z promocji, bardziej powinienem powiedzieć. Do zobaczenia za tydzień.